Dzień dobry, kochani, witamy w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku. Filmiku, gdzie pokazuję, co dziewczynki dostają od Easter Bunny, od zajączka w tym roku. Może zaczniemy od najstarszej, to zaczniemy od Matyldy. Tutaj już w miarę ładnie ułożyłam, ale spoko. Nie dostają jakąś dużą, ogromną ilość, ale zawsze lubię, jak one dostają od taki koszyczek właśnie od naszego Easter Bunny. I zawsze tutaj wsadzam jakieś fajne rzeczy na wiosnę. Pierwsza rzecz to dorwałam to akurat w Pepco. Myślę, że fajne tutaj i są bąbelki, i taki wiatrak. Znowu myślę, że dziewczynki fajnie będą się bawić. Taka ciastolina z kwiatuszkiem na górze. Różne tutaj są kolory też. To będzie u nas hit. Dodatkowo taki kubek stalowy też w Pepco dostałam z taką słomką. Znowu myślę, że latem tutaj damy zimną wodę i dziewczynki będą też dużo z tego pić. One wiedzą, jak ja piję z mojego kubka, like a la Stanley Cup, i uwielbiają też z niego pić, to stwierdziłam, że kupię też dla nich na takie właśnie zimne napoje na lato. Takie jajko do malowania, też znowu jak już będzie po zajączku, po śniadaniu, to mogą usiąść i to robić, jak będą chciały. Jak będzie super pogoda, to też będą mogły się bawić na zewnątrz. Ale takie rzeczy zawsze u nas to jest ogromny hit i stwierdziłam, że jak pomalują, to też schowam potem i będziemy mogły wyciągać jako dekorację w następnym roku. Naklejki, bo wiecie, naklejki. Też chyba większość tutaj są rzeczy z Pepco. Też takie klocki do zbudowania. Też i tutaj jest kurczak, można zbudować i też stwierdziłam, że to będzie takie fajne i będą mogły to zrobić po śniadaniu. No i Matylda sobie marzyła o takich spodniach szerokich i znalazłam akurat ostatniego dnia, to też stwierdziłam, że to dla niej będzie taki hit. Co też w tamtych rokach, co kupowałam, jak potrzebowały, to były kostiumy kąpielowe czy na przykład kalosze. Można te elementy też schować na przykład w kaloszach. Stwierdziłam, w tym roku akurat tych rzeczy nie potrzebują, to dlatego tego nie kupiłam. Też jednego roku kupiłam umbrella, parasolkę, co też znowu mają z tamtego roku, to w tym roku nie potrzebują, a takie małe drobiazgi wiem, że sprawi im to bardzo dużo szczęścia. No i na sam koniec, na samą górę, też z Pepco dostałam takie jajeczka. Tutaj jest taki unicorn, jednorożec, i też stwierdziłam, że to na samej górze będą mogły mieć sobie takie jajeczka. Znowu potem ja je schowam i będą też miały. Przez to, że też dużo mamy dużo dzieciaków na osiedlu i robimy takie szukanie jajek, to stwierdziłam, że też dam, jak już poszukają wszystkie jajka, to rozdam takie ołówki dzieciakom. I znowu też te kupiłam w Pepco za bardzo, wiecie, nie za duże pieniądze i każdy dostanie taki ołówek z gumką. I wiem, że takie rzeczy dzieci uwielbiają, co też to będzie taki hit. A i jak mogliście zauważyć, nie ma tutaj żadnych czekoladek i tak dalej, bo twierdzę, że i tak będą ciasta. Ale kupiłam też, żeby miały po jednym takim jajku. Dostaną jedno takie z Oreo w środku, a jedno takie coś innego w środku. Co to jest, co będzie u Matyldy, która ma 7 lat. Kolejny koszyczek to jest u mojej córki Emy, która zaraz kończy 4 latka. Tutaj też właśnie ten sam kubeczek. Bardzo dużo takich podobnych elementów, bo obydwie się ucieszą z tego. Też ten wiatrak plus bąbelki, naklejki, też kwiatek z ciastoliną. Też właśnie takie jajko do składania i do malowania, i zamiast fioletowego jajka dostaje taki różowy. No i też zamiast spodni to dostaje taką grę z układanych, taki można układać magnetyczne różne wzory. I też pomyślałam, że super sprawa dla niej, w sumie czemu nie? I też myślę, że bardzo się ucieszę z tych elementów. Ja może źle robię, może dobrze robię, nie wiem, ale często dziewczynki dostają takie same rzeczy, bo są czy podobne do siebie rzeczy, bo
te rzeczy działają, jakby obydwie lubią takie rzeczy i wtedy Matylda jest bardzo taka wrażliwa, żeby wszystko było na równo i też Matylda zobaczy, że dostali bardzo dużo podobnych rzeczy, tylko jedna rzecz tam się różni i to jest dla niej takie bardzo kluczowe, są. Utrzymajmy to. No i ostatni koszyczek to jest dla Gabrysi, która ma 3 miesiące. Jeszcze niestety kupiłam te koszyczki w Target i jak byliśmy w Stanach i bardzo mi jest przykro, że nie mam trzeciego i nie mogę znaleźć takie podobne w Polsce, wiecie, takie z takimi uszkami. So, biedna Gabi będzie miała zawsze inne, ale okej, przeżyję to jakoś na pewno. Też dostała jajeczko znowu przez to, że żeby miała to samo co siostry. Takie też zabawki do kąpieli i kaczkę taką i mamy tutaj whale, wieloryba. Taką piłeczkę Obo, że to jest jakby z firmy Smyka, ale bardzo ta piłka była dla nas hitem z dziewczynkami. Jedynie to kiedyś były te piłki z taką grzechotką w środku, a teraz w ogóle nie mogę tych znaleźć. To jej tą piłkę kupiłam, jak mówię, to jest bardzo fajne, bo jest takie bardzo miękkie i dzieciaki bardzo łatwo łapią do ręki i to jest jak jedyną rzecz, co mogę wam najbardziej polecać dla takich dzieciaków, to jest właśnie to, bo super się właśnie sprawdza, jak one zaczynają coś łapać. No i tutaj też była straszna duża wyprzedaż na akurat ten sweterek. Kupiłam chyba za 20 zł. To jest taki różowy sweterek. Myślę, że będzie, no może non-stop go nosić. Jest trochę za duży na nią, ale to był ostatni rozmiar, so. Dorośnie do niego i myślę, że też bardzo fajne. No i ostatnią rzecz, to każda z moich dziewczynek miała, to jest Sophie the Giraffe. Znowu my dziewczynki uwielbiały ją gryźć, jak zaczęły im wychodzić ząbki i to jest dla nas, jak mówię, ogromny hit i też polecamy. Nie wiem, wiem, że te koszyczki są bardzo popularne teraz w Stanach, żeby robić takie koszyczki od zajączka dla swoich dzieci. Nie wiem, czy to jest popularne tutaj w Polsce, dajcie znać w komentarzach poniżej. Też jak wy robicie takie koszyczki dla dzieciaków, to też dajcie znać, co wy wsadzacie, co u was się sprawdza. Jak mówię, to mają być takie małe drobiazgi, ale też rzeczy, które są w miarę też trochę praktyczne. Wiem, że wiecie, całe lato dziewczynki będą z tym chodzić i się tym bawić, bo one uwielbiają takie rzeczy. Też jak będzie padał deszcz, to ciastolina to będzie dla nas hit. Naklejki jak zawsze u nas to ogromny hit. Mam jeszcze dwie rzeczy, ale przez to, że moje dzieci mają urodziny w miarę tym czasie, to jest coś, co nie dołączyłam. Ale chciałam wam pokazać, bo akurat może to być dobry pomysł dla was. I to są dwie zabawki z Flying Tiger. To akurat myślę, że to jest trochę dla starszych dzieci, ale wiem, że jak Emma zobaczy, że siostra ma, to ona też będzie bardzo chciała. I nie wiem, czy pamiętacie z dzieciństwa, ja jak chodziłam do szkoły, to miałam coś takiego, to się nazywa Tamagotchi, wtedy był. A teraz to nazywają taki digitalowy zwierzątko. I też co mi się podoba, że to ma trochę taki kształt jajka, to tak sam raz na zajączka, aby też dziewczynki mogły dostać. Ale one to dostaną na Matyldę urodziny, to dostaną, a na Emę urodziny dostaną coś takiego, co Emy urodziny są, wiecie, 2 dni po świętach są. Szybko to dostaną. To jest też, myślę, że kolory takie pastelowe, w sumie bardzo idealne też na Wielkanoc. Może wyciągnę wam, bo to jest też super taka zabawa, moim zdaniem. Jak to jest włączone, to te kulki się, wiecie, wypychają. I wtedy można, wtedy pokazują się światełka i dzieciaki muszą kliknąć, gdzie były te światełka. To jest super na pamięć, na motorykę i podobno dzieciaki uwielbiają tą grę. Słyszałam bardzo dużo dobrych rzeczy na ten temat. Wiem, że była, i to się nazywa Memory Game Console. Wiem, że było to też w Biedronce, ale my wtedy akurat nie załapaliśmy, bo nie mamy jakoś Biedronko blisko do nas, ale też jest w Flying Tiger, jakbyście byli zainteresowani. Myślę, że to też będzie taka fajna gra dla dzieciaków.
No i to jest wszystko, co dzieciaki dostają od nas, przepraszam, od Zajączka w tym roku na święta. Dajcie znać, jak mówiłam, czy takie rzeczy robicie, czy nie, czy... Jak ten filmik Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. No i zawsze Matylda i ja i nasza baby Emma, która kończy 4 latka, to już nie baby, i nasza Emma, i nasza baby Gabi i John. Życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!